Ksiądz Sylwester Zwolak, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak powiedziała pani Małgorzata, w imieniu księdza biskupa chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Życzyć wszystkiego najlepszego, szczególnie organizatorom z tej okazji, że dzisiaj jest ta 10. rocznica, prawda, powstania klubu Gaudium, więc w imieniu księdza biskupa życzę wam Bożego błogosławieństwa, radości, pokoju na każdy dzień i tej siły do tego, aby dalej przeżywać te kolejne jubileusze w takim czy w innym wydaniu. A dla młodych, no, to hasło, które tutaj jest, prawda, przedstawione w zdrowym ciele, zdrowy duch, myślę, że to hasło bardzo dużo mówi, prawda? Jeżeli ktoś, można powiedzieć, w jakiś sposób rozwija się też i fizycznie i w tym wszystkim stosuje te zasady fair play, to też i myślę, że duchowo będzie odnosił bardzo wielkie sukcesy. Tego wszystkim z całego serca życzę, szczególnie tym młodym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry, Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję organizatorom za przygotowanie tej wspaniałej imprezy. Dziękuję za zaangażowanie. To 10 lat klubu diecezjalnego. Chwila szczególna, bo nie tylko ten jubileusz, ale obchodzimy 440-lecie lokacji miasta Zamość. Stąd te piękne pamiątkowe medale, które będą oba wydarzenia symbolizować. Ja wszystkim zawodnikom życzę powodzenia. Jeżeli ktoś by potrzebował jakiegoś piłkarza na rezerwę, to chętnie się przebiorę i pokopię. Widzę tutaj sporo znajomych twarzy i wśród rodziców, wśród trenerów. Cieszę się, że Państwo jesteście tutaj. Pogoda dopisuje jak na razie, chociaż z tego co słyszałem gdzieś tam w okolicach Zamościa, leciutko kropi, ale tutaj jest wszystko w porządku, także życzę wszystkim powodzenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo wszystkich serdecznie. Ja w imieniu pana starosty Stanisława Grzeszka składam życzenia wszystkim jubilatom, a na ręce prezesa klubu pana Tomasza Winogrodzkiego składam list. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem dzisiaj tutaj w potrójnej roli. Po pierwsze chciałem podziękować w imieniu pana wójta Ryszarda Gliwińskiego, wójta gminy Zamość. Jednym krótkim zdaniem, samorząd gminy Zamość zawsze wspiera gminy Zamość i sportowy Gaudium i będzie wspierał, jeśli będą takie potrzeby. Po raz druga rzecz to jestem tutaj dlatego, że byłem w Gaudium przez kilka lat. Ja Gaudium nigdy nie opuściłem. Ja jestem nadal, dzięki również pani Małgorzacie Klawion, która zaprasza mnie na wszystkie przedsięwzięcia, które Gaudium realizuje. I ja z wielką ochotą i satysfakcją zawsze w tych przedsięwzięciach uczestniczę. Dzisiaj jako speaker zawodów mam nadzieję, że również sprostam oczekiwaniom, które zawsze są wysokie. Dziękuję bardzo. Byśmy byli, realizowalibyśmy tego słowa, wyzwania naszego fair play, które pani Małgorzata na początku wspomniała, gdybyśmy dzisiaj nie wręczyli także złotego medalu właśnie pani Małgorzacie, dzięki której w Gaudium odbywają się wiele innych imprez sportowych na wysokim poziomie, o czym zapewniają i mówią goście, czy uczestniczy, to jest choćby turniej mikołajkowy, czy choćby nawet ten dzisiejszy jubileusz, ponieważ cały klub zdecydowali na jej ramiona, ale mimo, że jest kobietą, jest silną i sobie bardzo dobrze radzi, bardzo dobrze i pięknie przygotowuje te turnieje na wysokim poziomie i za jej obecność, za jej zaangażowanie chciałem wręczyć też złoty medal i niech to będzie także nasze takie wielkie podziękowanie. Początek podziękowania, bo podziękowanie mamy też zaplanowane w drugie na koniec dzisiejszego turnieju. Więc gorące brawa dla naszej pani, dzięki której cały pięknie Państwu dziękujemy. Oficjalną część
mamy za sobą. Mikrofon przekazuję teraz panu Wojciechowi Sukowiczowi. Pan Wojciech odpowiada za część sportową. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Tak, oczywiście ta część sportowa przede wszystkim to wy wspaniali piłkarki i piłkarze, bo widzę, odpowiadacie i trenerzy, i sędziowie, i rodzice. Jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał zgłoszeń, a wiem, że takie z drużyny są, zapraszam do mnie, żebyśmy sprawnie mogli rozpocząć ten turniej. Turniej w zdrowym ciele, zdrowy duch. Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję zaproszonym gościom. Proszę o pozostanie i obserwowanie zmagań piłkarzy. Zapraszam ekipy po odbiór zgłoszeń. Zostańcie chwilę na miejscu, chłopcy. Zostańcie chwilę jeszcze, tylko odmówimy krótką i dziewczyny. Takie chłopcy i dziewczyny. Odmówimy tylko modlitwę, bo wiemy, jest ta pandemia i dla naszego dobra, dla panów sędziów, dla zawodników, dla rodziców, wszystkich wolontariuszy, by nie daj, Panie Boże, coś się tutaj złego wydarzyłby, Karlsson wyjechał bez kontuzji, a z wielką radością z tym złotym medalem i z wielką radością z wspólnej gry w piłkę, tej pasji, to nasze tyle łączy i to nas wszystkich zgromadziła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Święty Janie Pawle II, święty Stanisławie Kostko, a na cały dzisiejszy dzień, na skutkowe zmagania przyjęcie nam Bożego błogosławieństwa, niech On nas chroni od wszelkich niebezpieczeństw. Pan z wami. Niebo schroni, strzeże, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju z Bogiem i dajcie Ewangelii.